Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj zaczniemy sobie przygodę z grą Tequila Zombies 2. Czemu nie z pierwszą częścią? Już wam tłumaczę. Ponieważ pierwsza część, owszem, ma jakby zakończenie całej przygody, jednakże jakby nie ma wpływu na żadną fabułę, a gra po prostu polega na niszczeniu nieskończoność przeciwników przy przechodzeniu podczas tego bossów. Nie ma jakby takiego określenia, że tu jest pierwszy boss, tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest koniec gierki, tylko musimy więcej po prostu bez sensu przez godzinę przed bić zombiaki. Więc postanowiłem zaczniemy od drugiej części, która ma już więcej ustawione te stage'e i będę mógł sobie to wszystko ładnie podzielić, a wy też nie będziecie musieli oglądać godzinnego materiału z bicia zombie w kółko i w kółko. Tak więc zaczynamy naszą przygodę, klikamy new game, ogólnie no chyba widać na czym będzie polegała gierka, na niszczeniu po prostu zombiaków przy naszą główną postę. Tak więc new game i zaczynamy. Tutaj mamy, jedziemy sobie na motorku jako my oraz nasza jakaś tutaj Karynka. Nagle Karynka okazała się być po prostu złym, nie wiem, wampirem czy po prostu jakimś kobiecym wilkołakiem. Po czym nagle na drodze, w momencie kiedy tamci się tam szarpią, nie zauważyliśmy, że jest na po prostu jakiś zombiak, coś w tym stylu, którego potrąciliśmy i się przez to przewróciliśmy. Lądując na ziemi, a oczywiście nasza Karynka stanęła na normalnie łapach i stopach, oczywiście wszystko przygotowana do walki. Ja muszę ściszyć zdecydowanie teraz grę, bo ona jest troszeczkę za głośna. No i oczywiście to nas rzuciła, jednakże ktoś z boku nagle nas uratował. Oczywiście zdziwiliśmy się i zemdleliśmy z jakiegoś powodu. No i oczywiście obudziliśmy się, obudziła nas ta właśnie nasza wybawicielka, jak już tutaj widzę, policjantka, coś w tym stylu. Która nazywa się Jacqueline, albo czy ja muszę znać wszystkie imiona? Niech będzie ja ten, Joanna. Asia, Joanna. Jadwiga, o, Jadwiga będzie jeszcze lepszym imieniem. Więc jak widać tutaj się zaczyna, że mamy jakieś hordy zombiaków oraz wampirów i musimy się jakoś przed nimi bronić. To jest nasza jakby dwójka przetrwańców, która jest w ogóle w całym tym Westpadole. Słyszałeś to? Nadchodzą, więc musimy ich zabijać. Tylko potrzebujemy trochę tequili jako nasz główny napój, naszą główną energię, dlatego nazywa się gra Tequila Zombies. Gramy next i teraz mamy do wyboru Miguela albo właśnie naszą Jadwigę i... mamy dwa strasznie silne argumenty, dlaczego miałbym wybrać Jadwigę, prawda? Czy ja muszę tu ma... Nie? Nie muszę? Okej, okay. Jadwiga, wchodź do akcji i teraz tak. Poruszamy się wsadem, atakujemy myszką. I widziałem tutaj stage pierwszy, wave 1 z 10. Okej, okay, no dobra, wszystko już poklikałem. Czy mogłoby, czy ten tutorial by mógł zniknąć, coś w stylu? Okej, okay, mierzymy właśnie myszką. Lewym wszystkim po prostu atakujemy i idziemy bić się z naszymi przeciwnikami. Tutaj zombiaczki ładnie widać dostają z naszej... policyjnej pałki. Oczywiście na początku jest to tylko pałka i tak dalej, ale wiedzcie, że w przyszłości będziemy mieli różne naprawdę fajne bronie oraz mamy też potem specjalny cios, tylko jak widać na razie go zbytnio nie ma, przynajmniej nasza Jadwiga go nie ma. Kurde, czemu ty się raz rozwalasz na połowę, raz nie? O, mamy nasz pierwszy pistolet, więc możemy go przetestować. Jak widać, damage'u zbyt wielkiego nie ma, no, ale nie oczekujmy tego, że po pierwszym pistoleciku będziemy mieli naprawdę aż takie możliwości. Pierwsza fala za nami, jest już teraz druga. Mamy do zrozumienia 10, aby przejść pierwszy stage i dotrzeć do pierwszego bossa. Oczywiście to nie będzie tak proste, bo teraz nasze tequila, naszą tequila, która buduje nam naszą super moc. O kurczę, to jest jakiś taki bardziej przytankowany gość, ale widać, też padł na dwa hitki. Oh damn. Nie mam teraz żadnej broni, musimy coś zdobyć. Tu mamy jakąś papryczkę, czyli mamy dwa razy damage, więc wykorzystajmy to i po prostu biegnijmy do naszych przeciwników, dopóki mamy ten podwiększony damage. Mamy znowu pistolet, więc możemy go wykorzystać, aby to wszystko przetrwać. I ogólnie zobaczymy, dokąd uda nam się przetrwać na jakby pierwszym podejściu. Mamy teraz tutaj podwójny pistolet, ponieważ zdobędziemy jeden i drugi pistolet, jak widać. Łapiemy się jakby w parę i mamy wtedy większą moc rażenia. Jestem ciekaw tylko, czy amunicja też teraz jakoś dwa razy szybciej leci, czy jednak to nie ma żadnego wpływu. Fala numer 3. Czemu ja w ogóle nie mogę uciec? O kurde, co to jest? Jakiś szczur coś w tym stylu. Czemu nie mogę sobie uciec do tego motelu tutaj? Naprawdę jestem wam właśnie z Miguelem, czy jak on się nazywał. I na spokojnie byśmy sobie po prostu poradzili z przetrwaniem. Ale nie, ja sobie tutaj będę oczywiście super waleczną kobitką. Nie będę w ogóle go prosił o pomoc, znaczy prosiła o pomoc. Nie będę próbował się gdzieś schować. Ja będę walczyć ze wszystkimi, ponieważ jestem policjantką, która zdecydowanie sobie poradzi ze wszystkim, tak? Gdyby życie było tak, żeby w życiu tak się po prostu działo. Gdyby Karynki aż tak bardzo chciałyby pójść do walki. A nie oszukujmy się, większość z nich, bez obrazy dziewczyny oczywiście, jakby zobaczyły szczura, zaczęłyby uciekać. A tutaj właśnie te szczury chodzą, więc coś mi tutaj nie pasuje.
Chociaż nie oszukujmy się, też bym pewnie na pierwszy, przy pierwszej reakcji uciekł od właśnie szczurów. A teraz mamy jeszcze, o kurde, mam teraz jeszcze jakąś, what? Mam teraz jakieś, jakąś wielką falę tych szczurów. Dawajcie, musimy sobie jakoś poradzić z tym, o kurde, ale ich tu jest dużo. Jeszcze się nie kończy, nie jestem nawet w połowie zbicia tej fali, więc trzeba uważać. Mamy niby naszą super moc, ale czemu chciałbym użyć? Nie, chyba nie. Mamy też tutaj teraz MP5 do podniesienia, więc ją podnoszę. Zobaczymy, zobaczymy, czy ja muszę sobie, czy ja muszę użyć tych dupereli, co? Chyba nie muszę, chyba zdecydowanie nie muszę. Patrząc potem, że mamy teraz podwójny damage, apteczki wszędzie się tutaj sypią, to na spokojnie możemy sobie z tym wszystkim poradzić bez problemu. Wystarczy skakać nad tymi szczurami i jakoś damy radę. Mnie się chyba jest pistolet, dokładnie jeszcze zdążę go podnieść. Superancko. To jeszcze troszeczkę szczurów zostało, chyba powiedziałbym z 5 i będzie po wszystkim. Uwaga, dokładnie jest zabity piąty szczurek. O! O! 1000 coinów mi z tego wyleciało, a ja bym prawie tego nie podniósł. Dobra, tutaj pokonujemy tą całą hordę z prawej strony. Tu wszystko zbieramy. Jest git, jest git. Ile mam w ogóle pieniędzy? 3650. Jestem pewien, że będzie można to wszystko wydawać na upgrade, ale czy ja w ogóle będę potrzebował upgrade'y w pierwszym stage'u? Czy ja nie dam sobie rady jako ten waleczny wojownik cwaniak, który pokonuje większość gier za pierwszym podejściem? No, żartuję oczywiście, ale tego typu gierki ma naprawdę dobrze wyskillowane. Czy ja będę potrzebował w ogóle pójść do sklepu i coś sobie tutaj ulepszyć? Patrząc tym bardziej po tym, że jak na razie nawet nie użyłem mojej super umiejętności, którą nawet nie wiem jak kontrolować, ale zapewne jak będzie ich więcej, ja będę miał sobie jak z tym wszystkim poradzić, to po tego to wykorzystamy. Dawajcie, no szczurek tutaj nadchodzi, piąta fala cały czas, jest w końcu przejście do kolejnej. A my jesteśmy 7 minut w grze, 7 minut w grze i dalej nie widziałem żadnych większych problemów z przeżyciem. Tutaj widzę, mam jakichś bombowców, więc najprawdopodobniej jeżeli ktoś by się... ktoś by się do nas zbliżył z tą bombą, to by spuścił na nas po prostu wielgaśny wybuch. Ale jak widzę, pojawiły się nowe typy przeciwników. Jakieś kowbojki, wampirki są najprawdopodobniej, które no przyciągają swoje oko, tak? Może i to są tylko rysunki, może i to jest tylko jakaś głupia gra fleszowa, ale no zdecydowanie każdy wie, o co mi tutaj chodzi. Kurde, no z każdej strony nadsyła się do nas strasznie gigantyczna liczba zombiaków i właśnie teraz wampirów, które jak widać, chodzi o wampiry, giną na 4 hity. No może to są 3, nie wiem, bo strzelałem podwójnie. 3-4 hity. Huge wave. Co będzie tym razem? Wtedy to były szczury. Tym razem, aha, tym razem po prostu duża fala normalnych przeciwników. Niech będzie. Niech będzie, zdecydowanie wolę to, ponieważ jest to zdecydowanie... O nie, jednak nie, jednak jest martwy, jak się nazywa, martwy barownik, chciałem powiedzieć. Czy to jest dobre, czy to jest dobre nazewnictwo? Na martwy... gościu po prostu z tego, z baru, tak? O to mi chodziło, okej, pompę mamy teraz. Tego jeszcze nie było w naszym... O, jest tutaj, pojawił się nasz bartender. I mógłbym teraz użyć supermocy, więc uwaga. Ride the lightning, które wyczyściło wszystko na naszej drodze. Tylko ja bym chciał to sprawdzić, czy jakbym podniósł... O, okej, nieważne, nie sprawdzimy już tego. Czy jakbym podniósł drugą pompę, to czy chociażbym miał ją właśnie jakby dwururkę, coś w tym stylu, czy jednak dalej bym musiał się bawić z jedną bronią. Okej, biorę pompę, dajmy sobie tutaj ładnie radę. Na razie nikt do nas nie może podejść, nie, jednak jest tylko jedna pompa. Kurna, jest problem, bo jest tutaj tego naprawdę wiele. Deadbat, znaczy nasz, jak się nazywa, nasz barista, nasz osobnik z baru na razie sporo wytrzymuje, ale jest już na przegranej pozycji, bym powiedział. Czyli tak mi się po prostu wydaje. Dawajcie, cwaniak. Lewa strona musi być wyczyszczona. Ta sprawa, tego gnoma zestrzel. Szkoda, że nie mogę sobie załadować jakoś z łatwością naszego, jak się nazywa, naszego ultra ciosu, ale jak widać było niepotrzebne. Daliśmy sobie radę i mamy wszystko po prostu pod kontrolą. Pompa załadowana, ósma fala przed nami. I mamy też nowych przeciwników, jakimi są, powiedziałbym, zombiaki z armorem, coś w tym stylu, a nie, to są po prostu motorzyści, chciałem powiedzieć. Nasi motocykliści, nasi, można powiedzieć, Harveyowcy, którzy, no wiecie, są twardymi sztukami. Zdecydowanie trzeba im pokazać po prostu, gdzie ich miejsce, tak? Razem z tymi wszelkimi
wikingami, chciałem powiedzieć, wszelkimi wampirami, wszelkimi innymi zombiaczkami oraz goblinami, czy też czy ktokolwiek to jest, którzy latają nad nami z bombą, tak? Dawajcie, bo amunicja tutaj zbieramy pięknie, nie pompę, chciałem mieć pistolet i miałbym wtedy dwie ładne beretki, niestety mi to nie wyszło. Dziewiąta fala przed nami, czyli jesteśmy już bardzo blisko wygrania pierwszego stage'u za pierwszym podejściem. Nie wierzyłem, że to się da zrobić. O nie, jacyś... O kurcze, czyli są teraz jeszcze w gierce nasi kamikadze. No to mnie troszeczkę teraz zmartwiło, ponieważ nie oszukujmy się, pokonanie kamikadze, szczególnie teraz jak jestem właśnie tylko z policyjną pałką, nie będzie tak proste. Chociaż jeżeli oni będą tak z takim opóźnieniem wybuchali, to może jednak nie muszę się aż tak bardzo martwić. Dajcie pistolecik na podwójnym damage'u, cudownie. Zestrzeni wszyscy, biorę drugą beretkę, wykorzystujemy double damage w najlepszym, najlepszy sposób. I dawajcie, dawajcie, dziesiątą falę, dziesiąta fala, dawajcie nam bossa, ja wam pokażę, jak się z nim bezproblemowo rozprawić. Zobaczycie, to nawet nie będzie, nawet nie powiedziałbym, że to jest kaszka z mleczkiem, to będzie jeszcze łatwiejsze, tak? Mamy Ryzen Red Buckley, czyli nasz pierwszy boss. Mam się ruszyć w prawą stronę. Jest boss, jest nasz wieśniak, którego musimy teraz szybko pokonać, chociaż jak widać, no jest na razie problem, bo jedyne co mamy teraz, to jest nasza pałka oraz super zdolność, więc super zdolność płaci już teraz, aby troszeczkę nam damage mu zadać. O kurde, muszę unikać od jego rzucania kół. No i też nie mogę zbytnio do niego podejść, bo jeżeli dojdę, mam od razu damage w papędze. Czyli muszę czekać właśnie na te wszelakie wsparcie w postaci broni od moich, jak to nazywa, moich orłów, czy też właśnie zombiaków. I dopiero wtedy będę w stanie go w jakikolwiek sposób zniszczyć, tak? Dawajcie, barety, barety, barety. Ponoszę amunicję, teraz tego zestrzelę. Dawajcie, zombiaczki tutaj do zniszczenia. Superansko, nie ma żadnego do nas podejścia. No i teraz została nam znowu tylko pałka, więc unikamy koła, walimy w tego ziomeczka tutaj. On nas próbuje zaatakować, ale mu nie wychodzi. Dwa razy z rzędu, trzy razy z rzędu uniknąłem, więc teraz tylko wystarczy do niego strzelać z naszej beretki. Dawajcie, czy ja bym mógł jakoś ogarnąć jeszcze broń od was? Nie ogarnę, szkoda. Ale może nam się uda przez ten czas... O kurczę, ale damage dostałem. Przez ten czas może nam się uda załatwić super zdolność i wtedy nie musiałbym się aż tak bardzo martwić z czyszczeniem naszych wszelkich zombiaczków, tak? Okej, teraz muszę uniknąć koła. Przeskoczone. Dawajcie, pistolet. Mamy dwa. Więc teraz odpalam dwie beretki i po prostu robimy jeden wielki syf z Ryzen Red Barclayem, tak? Pokonany, pokonany, pierwszy ziomeczek, pierwsza próba, zero śmierci i mamy zrobiony pierwszy stage. Czy ja nie mówiłem, że jestem bogiem tego typu gierek? Czy ja nie powiedziałem, że nie będę się w ogóle tutaj trudził? Dobra, tego nie powiedziałem, ale wiedziałem, że jestem bogiem, tak? Teraz jest nasz Miguel, który skoczył z maczetą na, powiedziałbym, grzybka z Mario. Tak bym to nazwał, rozciął go na gabałki z jakiegoś powodu i mamy pokonany pierwszy stage, baby. Chcieliście tequila zombie, przyszło do mnie i pokazałem wam, jak to wszystko łatwo rozwiązać za pierwszym podejściem. Tak, zobaczymy, ile mam ogólnie pieniędzy. 10 tysięcy pieniędzy. Czy możemy kupić sobie lepsze pistoleciki, żeby był teraz Colt Anaconda? Możemy sobie kupić lepsze tulce, czyli żeby była nasza piłka potem oczywiście rozwinięta do wyższych poziomów. Ewentualnie mogę kupić armor, żeby mieć po prostu więcej przetrwania. Ewentualnie jeszcze jest special, jakim jest minigun czy lightning, ale na nic nas nie stać. Więc mamy 10 tysięcy, wydam sobie na armor, żeby oczywiście więcej przetrwać. Będę sobie też na Circular Soła, który kojarzy mi się z piłą, która była do przecinania gipsów i no tego nie będzie widać, ale na tej ręce, którą pokazuję teraz, mam ślad od właśnie takiej piły. No i mogę teraz sobie ulepszyć jeszcze, znaczy kupić sobie Long Armsa, czyli będzie właśnie ulepszenie pompy lub po prostu posiadanie jako coś podstawowego, że tak powiem. I wtedy odblokuje nam się Automatic. Więc kupuję sobie pompę. W automatiku może kupić sobie MP5 i teraz te wszystkie bronie najprawdopodobniej będą po prostu częstszymi dropami z naszych orbów, z naszych zombiaków i tak dalej, i tak dalej. Jednakże to było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. Jeżeli wam się gierka podobała, nie zapomnijcie dzióbki w górę. Prosiliście o ten tytuł, więc w końcu się niego wziąłem. Świetnie się bawiłem, mam nadzieję, że wy tak samo. Do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. W tym momencie możecie sobie określić, że mniej więcej będą właśnie 3 odcinki, ponieważ są 3 stage. Cóż, to było na tyle. Siemanko!